10 największych firm, które mają w swoim portfolio bitcoina. Binance wycofuje się ze stokenizowanych akcji i pali kolejną dużą ilość tokenów. Dlaczego Ethereum jest tak ważną i fundamentalną pozycją w moim portfelu? Współzałożyciel Ethereum opuszcza sektor kryptowalut. Cześć, z tej strony Maciej, witam wszystkich serdecznie. Poniedziałek. 19 lipca, kolejna pobudka z krypto ekipą. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, mam nadzieję, że macie naładowane baterie. Przed nami kolejny tydzień. Ja lubię poniedziałki, bo to jest zawsze dużo nowych założeń, dużo nowych możliwości i gdzieś tam to jest czas, żeby rozpocząć pewne nowe rzeczy na rynku kryptowalut. Oczywiście, jeżeli na moim kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie daj subskrypcję, daj dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. Lecimy po kolejny poziom po 17 tysięcy subskrybentów. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Jeżeli te wideo będzie wartościowe, to bardzo pomaga mi budować zasięgi, a dla was to jest absolutnie, absolutnie sekunda. Na początku, oczywiście, zapraszam na naszą stronę internetową. Tutaj, oczywiście, przypominam, że trwa licytacja piłki dla Mikołaja. Jesteście naprawdę niesamowici. Piłka jest już warta 2000 zł, a więc myślę, że fajna kwota wspomoże tutaj naszego rycerza Mikołaja. Oczywiście licytacja trwa do czwartku. Zakończymy ją. Na liveie. O godzinie 22. Jeżeli chodzi o ważniejsze rzeczy, wpadły rozmowy branżowe z Legią Warszawa, a więc z osobą z marketingu z Pawłem z Legii Warszawa. Jeżeli interesujecie się sportem, tokenizacją, projektem Chilis, warto się z tym zapoznać. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak Legia dzisiaj postrzega właśnie współpracę z Chilis i Socjos, również warto to obejrzeć. Bardzo fajnie, że mamy dostęp do Chilis, do Socjos, ale również możemy porozmawiać z osobami właśnie z Legii Warszawa, żeby poznać, jak to wszystko wygląda. Wygląda. Od kuchni, w mojej prywatnej opinii, bardzo wartościowy materiał, i nawet mi ten materiał dał bardzo dużo do myślenia, w jaki sposób kluby chcą się angażować i w jaki sposób kluby chcą y, gdzieś tam rozwijać swoją współpracę z Chilis i Socios. Lecimy sobie dalej. Jesteśmy oczywiście na koń Gecko Bitcoin. 31 511. Mamy 1% spadku Jeżeli chodzi o 24 godziny I 8% spadku Jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni Ethereum 1880 I to dla mnie jest dzisiaj pierwszy poziom Kiedy ja będę sobie Etera uzupełniał Oczywiście pamiętajcie, że wszystko co mówię To nie jest porada inwestycyjna Jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie Rynek krwawi Tak jak widzicie rynek jest na czerwono Dominacja Bitcoin jest ponad 44%. No i przy spadku na Bitcoinie standardowo większość altcoinów bardzo, bardzo mocno krwawi, od 15% akcji Infinity na pierwszym miejscu. Oczywiście tu były bardzo duże wzrosty, ale większość altcoinów jest na minusie. Spływa rynek altcoinowy, jak my to mówimy, czerwoną krwią. Oczywiście porozmawiamy sobie o fundamentach. Dzisiaj bardzo trudno gdzieś tam rozmawiać tylko i wyłącznie yy, o rynku kryptowalut przez pryzmat ceny. Ja wiem, że wiele osób patrzy na swoje portfolio tu i teraz, patrzy krótkoterminowo, mam zysk albo go nie mam. Natomiast... Gdzieś tam moje szerokie spojrzenie Wypracowane przez wiele, wiele lat jest tak jak dobrze wiecie Jeżeli jesteście ze mną na kanale już jakiś czas Zupełnie, zupełnie inne Jeżeli chodzi o poniedziałek Tak jak wiecie u mnie to jest dzień zbierania pasywek Dzisiaj sobie zliczyłem wszystkie swoje pasywki Jest to jeden z najlepszych tygodni I tak jak widzicie Mimo, że rynek spada Mimo, że rynek jest w niepewnym miejscu Można pasywnie zarabiać Obecnie mam dodaną płynność na Radium, na Fusion Mam dwa pule Bardzo dobre wyniki Słuchajcie ponad 60$ udało się tutaj uzbierać w tym tygodniu z samego Radium, wpadła również tygodniówka z Celsiusa od razu rano, wpadły naliczenia z Crypto.com one właściwie wpadają co 24 godziny, ale ja robię sobie podsumowanie zawsze w poniedziałek, no i oczywiście Waves również płaci co 24 godziny, również sobie podsumowanie zrobiłem. Pasywki działają, warto je robić, szczególnie w momencie, kiedy rynek jest niepewny i szczególnie wtedy, kiedy angażujecie swoje stable coiny. Jestem bardzo zadowolony z tego tygodnia, mam nadzieję Mam nadzieję, że wy również zapraszam. Oczywiście na Twittera podzielcie się, słuchajcie, pod tym tweetem waszymi pasywnymi możliwościami zarabiania i dajcie znak znać, jak to u Was wygląda. Oczywiście gdzieś tam trwa duży fut na bitcoina, natomiast mamy mega grafikę, mega tweet. Oczywiście, od prezydenta Salwadoru, a więc od człowieka, który jest przychylny kryptowalutom, od człowieka, który uczestniczył w historycznym wydarzeniu, a więc bitcoin jako oficjalna waluta właśnie w Salwadorze. I słuchajcie, mamy tutaj taki, taki obrazek, Antyreklama elektryczności z roku 1900, no i słuchajcie, czy nie macie gdzieś tam takiego wrażenia, że absolutnie to dzieje się właśnie z bitcoinem? Tak jak w poprzednich latach ludzie bali się elektryczności, bali się również telefonów, uważali, że to będzie złe, że te rewolucje, te zmiany nie pójdą w dobrym kierunku. Tak samo dzisiaj mówi się o bitcoinie, mówi się o kryptowalutach. Warto też sobie dzisiaj spojrzeć, w którym miejscu tak naprawdę jesteśmy, jak dużo jeszcze trzeba zrobić dla samego bitcoina i dla kryptowalut, by było to powszechne, by było to używalne, by gdzieś ta, ta zła argumentacja została zepchnięta przez tą dobrą. Zajebisty tweet, naprawdę daje, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo do myślenia. Warto sobie to przemyśleć i spojrzeć historycznie na nie tylko na Bitcoina, ale również na wszystkie inne zmiany, których ludzie kiedyś się bali, którymi straszyli, a potem weszły absolutnie do mainstreamu. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście. Jeżeli chodzi o moje postrzeganie bitcoina, znacie je doskonale. Jeżeli jesteście ze mną już jakiś czas, ja jestem hodlerem. Ja jestem osobą, która kupuje bitcoina długoterminowo, dokupuje bitcoina na spadkach. Mamy tutaj, słuchajcie, mega grafikę, bo tak naprawdę w teorii samo hodlowanie bitcoina, a więc trzymanie bitcoina długoterminowo, ja trzymam swojego bitcoina na ledżerze, leży sobie spokojnie. Tam wszystkie bitcoiny są dokładane systematycznie. Pierwsze trafiły tam w roku 2017. No i słuchajcie, oczywiście w teorii, tak jak pokazuje ten obrazek, jest to naprawdę bardzo proste, no bo kupić bitcoina jest niezmiernie łatwo, wysłać go na ledgera jest niezmiernie łatwo natomiast w praktyce, słuchajcie wygląda to zupełnie, zupełnie inaczej, po pierwsze mając bitcoina cały czas kuszą nas shitcoiny a więc wydajemy swojego bitcoina żeby kupować jakieś shitcoiny jakieś altcoiny, w międzyczasie oczywiście FOMO, FUD i wszystkie inne emocje, które dzisiaj bardzo mocno sterują rynkiem Kryptowalut. Dzisiaj rynek kryptowalut ciągle jest rynkiem nowym ciągle jest rynkiem, gdzie jeden człowiek, który ma dużą władzę, duże zasięgi, duże gdzieś tam zasoby, duże poważanie w świecie klasycznych finansów, jest w stanie tym rynkiem manipulować. Ale również fomo, bardzo niebezpieczne, robienie zakupów wtedy, kiedy wszystko jest wypompowane to wszystko powoduje to, że możemy naszego bitcoina stracić. Oczywiście, sprzedawanie na dołkach, kupowanie na górce a więc te podstawowe błędy. Ciężko jest być hodlerem. Bitcoina, ja się o tym przekonałem, bo mój portfel przez wiele, wiele lat był na stracie. Moje bitcoiny przez wiele, wiele lat były na stracie. Natomiast ta systematyczna praca, te budowanie portfela długoterminowo zawsze, zawsze w mojej prywatnej opinii gdzieś tam zwyciężą Lecimy sobie dalej. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać trochę o Ethereum. Dlaczego? Dlatego, że ostatnio jest bardzo dużo komentarzy na temat Etera pod moimi filmami, ale również na live zadawaliście sporo pytań. Oczywiście cały rynek krwawi, cały rynek spada, spada również Ethereum i jesteśmy na poziomie 1881, jesteśmy obecnie 56% poniżej ATH, które było w tej hoście 2 miesiące temu, 12 maja i było to na poziomie 4356. Oczywiście, jeżeli popatrzymy sobie na wykres maksymalny, to w każdej kolejnej hoście Ethereum zachowuje się bardzo podobnie jak Bitcoin, a więc przebija kolejne szczyty i zalicza Kolejne korekty wraz z korektą na Bitcoinie, wraz z spadkiem Bitcoina również inne altcoiny, w tym Ethereum, również zalicza swój dołek. Tak jak powiedziałem, dzisiaj dla mnie od tej ceny yy, yy, tak naprawdę przyjąłem sobie to od 1800 dolarów, ale jest to czas systematycznego dokładania Ethereum do mojego portfela. Oczywiście ciągle przypominam, że nie można jasno powiedzieć, w jakim miejscu jest rynek, gdzieś tam pewne sygnały do nas dochodzą, ale tak naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o inwestycje dzisiaj. Natomiast dla mnie, Ethereum jest to długoterminowa pozycja i ja z moich pasywek część będę przeznaczał na cotygodniowy zakup właśnie Ethereum. Ale pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Jeżeli chodzi o Ethereum, można go kochać, a można go nienawidzić, natomiast czy jesteś w jednej grupie, czy w drugiej, i tak będziesz Ethereum używał. I to jest coś, co powoduje, że dla mnie jest to pozycja absolutnie, absolutnie długo. Terminowa. Oczywiście, wiele projektów DeFi, wiele projektów NFT, wiele projektów, które idą z trendami i się niesamowicie rozwijają, są zbudowane właśnie na blockchainie Ethereum. I tak ty, czy ja w swoim portfelu będziemy mieli tokeny, właśnie ERC20 zbudowane na Ethereum, i to wszystko powoduje to, że Ethereum się niesamowicie rozwija. Pytanie, na które dzisiaj chciałem wam odpowiedzieć, to jest. Co się stanie, jeżeli wejdzie Ethereum 2.0 i ja, w jaki sposób to y, postrzegać? Przede wszystkim musicie zwrócić uwagę, Ethereum jest to platforma do smart kontraktu. Jest to platforma, która przechodzi aktualizację i Ethereum 2.0 jest niczym innym jak aktualizacją sieci. Krótko mówiąc jest to zrobione po to, żeby była lepsza skalowalność, y, lepsze bezpieczeństwo, aby... Unormować i obniżyć opłaty, które obecnie występują właśnie w sieci Ethereum. I tutaj wiele osób pytało, co muszę zrobić, jeżeli mam zwykłe Ethereum, w jaki sposób wymienić je na Ethereum 2.0. Odpowiedź jest bardzo prosta: nie musisz robić nic. Po wprowadzeniu zmian, a więc po przejściu po osiągnięciu tej aktualizacji Ethereum 2.0, twoje etery będą, mówiąc krótko, kompatybilne, a więc ta zmiana nastąpi automatycznie. Natomiast oczywiście wiele osób też pyta, co się może wydarzyć z Ethereum, czy są to zmiany dobre czy złe. Zachęcam wszystkich do poczytania artykułu na y, BitHubie, również na kilku innych portalach y, są te artykuły. No i oczywiście, jeżeli chodzi o te aktualizacje, one będą wprowadzane po kolei. To co nas interesuje, to oczywiście aktualizacja EIP 1.559, ale również aktualizacja EIP 3.1. 9,8, no, i oczywiście to ma być zrobione niedługo, już w sierpniu. Natomiast, biorąc pod uwagę, w jaki sposób do tej pory pewne te zmiany były przesuwane, możemy tu również gdzieś tam spodziewać się opóźnienia. Najważniejsze rzeczy, jeżeli chodzi o te zmiany, które mają być wprowadzane, właśnie tym, tymi aktualizacjami, przede wszystkim dotyczą one opłat. Tak jak wiecie, do tej pory opłaty na Ethereum były bardzo wysokie, czasem spadały, były niższe, natomiast był duży rozstrzał. One się bardzo, bardzo mocno wahały. Te aktualizacje mają spowodować to, że te opłaty będą po prostu bardziej ujednolicone, ujednolicone, bardziej zrównoważone. Oczywiście ma tu zostać wprowadzona tak zwana opłata bazowa, a więc base fee. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o tą opłatę, to to, co jest dzisiaj dla nas najważniejsze, to że dzięki właśnie temu Ethereum stanie się bardziej deflacyjne. Dlaczego? Dlatego, że ta opłata będzie po prostu palona. A więc przy każdej transakcji na sieci Ethereum, ta opłata, a więc ten base fee będzie spalany, przez co Ethereum będzie bardziej deflacyjne. Oczywiście czekamy na wprowadzenie tych aktualizacji. Poczytajcie sobie o tym. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo dobre rozwiązanie. To spowoduje, że Ethereum będzie po prostu mniej. Stanie się on tokenem bardziej deflacyjnym i być może bardziej. Pożądanym na rynku. Ja, tak jak wiecie, jestem dużym sympatykiem Ethereum. Dla mnie jest to obecnie ta sama grupa co Bitcoin, a więc jest to ten pierwszy koszyk moich kryptowalut. To są pozycje, których nie sprzedaję, a które uzupełniam. Natomiast, oczywiście, każdy musi wyrobić swoje własne zdanie. Natomiast patrząc, jak się rozwija rynek DeFi, jak się rozwija rynek NFT, jak się rozwija kilka innych trendów podczas tej i być może następnej hosty wszędzie obecne jest Ethereum. Ethereum, które się aktualizuje, które wprowadza zmiany i w mojej prywatnej opinii jest to jeden z ważniejszych altcoinów na rynku, ale to jest oczywiście moje prywatne zdanie. Natomiast to, co najważniejsze dla was, czekamy na tą aktualizację i pamiętajcie, że nic nie musicie robić, bo wiem, że wiele osób się bało. Dobra, słuchajcie, lecimy sobie dalej, przeskakujemy na Komparika. Bitcoin spadnie do 8000 dolarów. Kryptowalutowy byk zakłada silną korektę Bitcoin USD. Chambers podtrzymuje swoją średnioterminową prognozę dla notowań. Bitcoina. Jest to prezes firmy ADVFM, no i utrzymuje, że Bitcoin spadnie słuchajcie po, do poziomu poniżej 20 tysięcy dolarów, że może być nawet w przedziale 8-13 tysięcy dolarów, no i oczywiście w swoim najnowszym artykule prognozuje załamanie rynku kryptowalut właśnie już w tym roku, w roku 2021, natomiast podkreśla, że w długim terminie nie jest niedźwiedziem, a bykiem zakłada jeszcze powrót cyklu wzrostów, ale dopiero w okolicach roku 2021. 24. Oczywiście dzisiaj jest wiele osób, które mówią, że ta hossa się skończyła, szczególnie jeżeli popatrzymy na wyceny altcoinu, które bardzo mocno spadły, i że kolejne duże wzrosty na Bitcoinie i na altcoinach będą w roku 2024, a więc podczas kolejnej Hossy. To, co nas najbardziej oczywiście interesuje, to to, jaka będzie wycena Bitcoina podczas bessy? Czy jeżeli de facto wejdziemy, czy być może już jesteśmy w bessy, jaki będzie ten najniższy, najniższy. Poziom bitcoina. Jeżeli przyjmiemy te założenia, które zostały tu przyjęte, to gdzieś tam będziemy bujać się w bezsie między, powiedzmy, 8 a 13 tysięcy dolarów. Będzie to poniżej poprzedniego ATH. Ja uważam nieco inaczej. W mojej prywatnej opinii, jeżeli nawet jesteśmy czy będziemy w rynku byka i nawet potrwa to ten długi okres czasu, to uważam, że ten dołek będzie powyżej. Ostatniego ATH, a więc uważam, że bitcoin będzie powyżej 19 tysięcy dolarów. Natomiast, oczywiście, to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, ale warto kilka opinii z rynku zebrać i znać. Bitcoin i złoto obecnie nie korelują. Według Scotta Bautera to duży plus dla bitcoina. Negatywna korelacja to powód, dla którego warto zatrzymać oba aktywa w swoim portfelu. W 100% się zgadzam. Jeżeli nie ma korelacji pomiędzy rynkiem tradycyjnym, pomiędzy rynkiem kryptowalut i pomiędzy rynkiem złota, jest to zawsze dobra informacja, dlatego że im więcej masz różnego rodzaju aktywów, tym masz mocniejszy portfel, bo każde aktywo może zachować się inaczej, na przykład podczas kryzysu, czy na przykład podczas takich sytuacji, jak ostatnio mieliśmy z pandemią. Jeżeli chodzi o mnie, znacie doskonale moje aktywa. Oczywiście ja inwestuję głównie w kryptowaluty i tutaj mam absolutnie lwią część mojego. Portfela, natomiast z wielu pozycji wyszedłem i mam je w stablecoinach. No, ale stablecoiny to również są kryptowaluty. Obecnie w Stanach Zjednoczonych trwa duża dyskusja na temat stablecoinów. Zobaczymy, w którym kierunku to pójdzie. Ja oczywiście obecnie zamieniłem większość moich stablecoinów na USDC, a więc wyszedłem z Tethera. Obecnie mam tylko 20% Tethera w portfelu i to jest taki Tether, można powiedzieć, na szybkie zakupy, który leży u mnie na Binance. Natomiast oczywiście o tej korelacji pomiędzy złotem, bitcoinem, a rynkiem tradycyjnym mówimy bardzo często i warto gdzieś tam to śledzić lecimy sobie dalej Polska w top 10 krajów z największą ilością bitomatów i tutaj powiem Wam szczerze, że jestem naprawdę, naprawdę zaskoczony na terenie naszego kraju mieści się ponad 80 bankomatów bitcoina myślę, że w każdym większym mieście jest taki bitomat także yy, każdy gdzieś tam pewnie już widział wie jak tego słuchajcie używać natomiast to, że Polska jest w pierwszej dziesiątce, to naprawdę mnie to zdziwiło. Jeżeli chodzi o dane, no to tutaj najwięcej jest w Warszawie, potem mamy Kraków, Gdańsk, Wrocław, no i Białystok 4, a więc u nas w Białymstoku, jak to niektórzy mówią, na Białorusi, na ścianie wschodniej również, słuchajcie, mamy 4 bitomaty, ale w wielu mniejszych gdzieś tam miejscowościach są już takie, powiedzmy, kantorki bitcoina, a więc jakieś tam małe biznesiki prowadzone przez małych przedsiębiorców. Bardzo mnie to cieszy, gdzieś tam coraz więcej osób z tego korzysta. Natomiast ja nie korzystam ze względu również na duże y, różnice kursów. Ale ja zresztą swojego bitcoina nie sprzedaję, więc nie mam tutaj potrzeby korzystania. No ale jeżeli macie, to oczywiście warto zawsze porównać sobie kursy, czy to w kantorze, czy to w bitomacie, po to, żeby dostać najlepszą, najlepszą cenę. Giełda kryptowalut, Binance zakończyła sprzedaż tokenów Tesla, Facebook, Google. Informacja, słuchajcie, dla mnie przynajmniej. Pozytywna. Mimo że pamiętacie, że bardzo cieszyłem się, że gdzieś tam stokenizowane akcje weszły na Binance, akcje, które oczywiście miały odzwierciedlenie i odbicie w akcjach tradycyjnych, natomiast mamy informację, że już te tokeny nie są dostępne. Ze skutkiem natychmiastowym nowe tokeny giełdowe są niedostępne do zakupu na Binance.com, a Binance nie będzie już obsługiwać żadnych tokenów giełdowych po 14 października, a więc jeżeli macie, trzeba je po prostu sprzedać, czy gdzieś tam wysłać, jeżeli, jeżeli jeżeli są giełdy, które to y, obsługują. Oczywiście jest to związane z regulacjami. To znaczy, że Binance pewne rzeczy ma nieuregulowane do końca. I gdzieś tam, kiedy, w tym momencie, kiedy regulatorzy przycisnęli Binance'a, y, oczywiście wszystko zaczęło się od UK, a więc o wydanie tego ostrzeżenia, potem za tym poszły kolejne kraje. No to tutaj Binance y, gdzieś tam postanowił to wycofać, skoro to jest kość niezgody, być może, to jest. Ta, ta rzecz, która również gdzieś tam się gryzie. Mam nadzieję, że Binance pewne rzeczy poukłada. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o mnie, ja obecnie na Binance mam te środki, z których korzystam na lunch poolu. Mam środki, żeby brać udział w różnego rodzaju akcjach, stakingach. Natomiast pamiętajcie, żeby na giełdach trzymać tylko tyle, ile możecie stracić. Kryptowaluty są bezpieczne tylko i wyłącznie na waszych portfelach. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście, 10 największych firm, które mają bitcoina i ich portfolio, takim artykułem uraczył nas Decrypt. Warto sobie sprawdzić, oczywiście, większość z tych firm znamy na pierwszym miejscu. MicroStrategy to mnie wcale nie dziwi. Potem, oczywiście, mamy Tesla. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca, prześledźmy sobie, jak to wygląda. Galaxy Digital Holdings, a więc tutaj również mocna pozycja. Voyager Digital. Mamy Square. Yy, mamy oczywiście kolejne miejsce: Marathon Digital Holding. Yy, mamy Coinbase Global, i tutaj zobaczcie, że yy, mamy firmy, mamy inwestorów instytucjonalnych, ale również jest Coinbase, dlatego że Coinbase funkcjonuje również już na giełdzie tradycyjnej, a więc nie będzie tu innych giełd. Oczywiście giełdy mają duże ilości Bitcoinów, ale w tym rankingu Coinbase jest, dlatego że występuje na rynku również tradycyjnym. Ósme miejsce: Bitcoin Group SE, dziewiąte. Hat Ain Mining Corp. i na miejscu, słuchajcie, dziesiątym Riot Blockchain. No i oczywiście, słuchajcie, patrząc na to z perspektywy takiego inwestora małego, takiego naprawdę szarego, kowalskiego, widać, że bitcoina uzupełniają i widać, że dzisiaj bitcoin jest alternatywą dla klasycznych form inwestowania. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, przejrzyjcie sobie jeszcze ten ranking. Władze Malezji zabierają się za nielegalnych górników. Malezyjskie władze przejechały walcem po 1069 skonfiskowanych koparkach. Oczywiście, te firmy, te firmy, czy to z Chin, czy to z Malezji, gdzieś tam budziły duży zachwyt w internecie, u niektórych złość. Natomiast, słuchajcie, moje zdanie jest takie: dzisiaj, jeżeli chcą walczyć z Bitcoinem, to rzeczywiście siłą i fizycznie mogą to robić. Gdzieś tam zakazując pewnych rzeczy, niszcząc sprzęt, ale docelowo, docelowo to jest rewolucja, w której mojej prywatnej opinii nie da się zatrzymać. A tego typu działania, jak niszczenie koparek, pokazują tylko tą złość i tą bezsilność tego tradycyjnego świata, jeżeli chodzi o podejście właśnie do rynku kryptowalut. Lecimy również dalej, są pozytywne informacje dla blockchaina. Światowe Forum Ekonomiczne zaleca blockchain w walce z korupcją. Oczywiście blockchain jest wykorzystywany do wielu, wielu naprawdę dobrych rzeczy, czy to do głosowań, czy tutaj przykład właśnie do walki z korupcją. No i Światowe Forum Ekonomiczne uważa, że blockchain pomoże w walce, w walce z korupcją. Blockchain może zwiększyć uczciwość i wydajność systemów rządowych. Blockchain może poprawić przejrzystość inwestycji i ujawnianie procesów zakupowych. Oczywiście dzisiaj wiele prywatnych firm, wiele również państw w pewnych zakresach, mówiliśmy o Rosji, jeżeli chodzi o głosowanie, mówiliśmy wcześniej o kilku innych krajach, używają blockchaina, który dobrze funkcjonuje, który jest gwarantem jawności, przejrzystości, a więc myślę, że będziemy mieli coraz więcej takich dobrych informacji. Współzałożyciel Ethereum Dilorio opuszcza sektor kryptowalut Informacja bardzo, bardzo dziwna Bo wydaje się, że jeżeli ktoś jest Współzałożycielem tak dużej Pozycji na rynku kryptowalut To powinien być całym, całym sercem Rękoma i nogami na tym rynku Tutaj mamy jednak inaczej Współzałożyciel Ethereum Antoni DiLorio odchodzi z przestrzeni kryptowalutowej, ujawniając obawy o swoje osobiste bezpieczeństwo. Planuje sprzedać sw swoją firmę, a więc Decentral, zajmującą się właśnie tworzeniem oprogramowania, pod którą uruchomił port portfel właśnie Jax, i będzie stopniowo gdzieś tam ochładzał i ucinał więzy. No, słuchajcie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie wiemy tak naprawdę do końca o co, o co tam chodzi. Natomiast. Taka, a nie inna decyzja. Oczywiście jest to człowiek, który działał również w innych projektach, natomiast, natomiast gdzieś tam prywatne względy spowodowały, że rynek że chce opuścić rynek kryptowalut. Mamy kolejnego giganta z branży mody, a więc Dolce Gabbana z własnymi tokenami NFT. Słuchajcie, to już jest absolutnie gigant, to jest absolutnie top. Oczywiście część osób lubi tego typu marki, część nie lubi, tu nie będziemy nad tym się zastanawiać. Natomiast, biorąc pod uwagę, jak ta marka jest rozchwytywana, kojarzy się z pewnym luksusem, z, pe z pewną pozycją społeczną, utworzenie takich NFT będzie naprawdę duże a więc jest to absolutnie absolutnie duży news dla całej branży mody, która również idzie w kierunku NFT lecimy sobie dalej, oczywiście mamy informacje na temat palenia tokenów BNB, ostatnie takie palenie spowodowało duży wzrost ceny natomiast słuchajcie, dzisiaj rynek jest w takim miejscu, że tego typu wydarzenia nie mają bezpośredniego przełożenia na cenę, co widać po wykresie i tu również trzeba wyciągać swoje wnioski jeżeli rynek jest w ciężkim miejscu, w czasach niepewnych, kiedy mamy fut, kiedy mamy yy, duży strach na rynku, kiedy mamy słaby sentyment, to nawet duże ilości palenia tokenów, dogrywanie dużych partners, to nie działa gdzieś tam mocno na cenę. Myślę, że powoli, powoli to widzicie. Ja, jako osoba, która jest kilka lat na rynku, dostrzegam to naprawdę mocno. Lecimy sobie dalej, oczywiście. Mamy też Glassnode'a, zapomniałem o tym na początku, więc dajemy, dajemy to teraz, mamy tutaj oczywiście wpływy i wypływy, więcej Bitcoina wypływa niż wpływa, jeżeli chodzi o Ethereum, również większe wypływy niż wpływy, no i tak samo jeżeli chodzi o y, Tethera, natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o y, tygodniowe zestawienie, no to tutaj już jest duża różnica, a więc większa ilość bitcoinów jest wpłacana na giełdę niż wypłacana. Ostatnio w weekend mieliśmy również dużo duże wpłaty. Jeżeli chodzi z kolei o Ethereum, tu jest odwrotnie, a więc tutaj y, większej ilości te, te właśnie etery są wypłacane. No i jeżeli chodzi o Tethera, również wygląda sytuacja tak jak z Ethereum. Obserwujemy to cały czas, obserwujemy portfele, y, Zobaczymy, czy gdzieś tam te napływy Bitcoina na giełdę spowodują jego, jego spadek. Natomiast ja jestem bardzo, bardzo spokojny. Jeżeli będą spadki, tak jak wam mówiłem, czy to na Bitcoinie, czy to na Ethereum, będę systematycznie sobie te pozycje uzupełniał, tak jak robiłem to. Od roku 2017. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. Oczywiście Sandbox Polska. Dla mnie najważniejszy projekt, jeżeli chodzi o moje projekty NFT. Być może dlatego, że to jest pierwszy projekt NFT, w który się zaangażowałem, w którym zobaczyłem gdzieś tam potencjał. Już kawał czasu jestem w Sandboxie. Pierwsze landy kupowałem naprawdę bardzo dawno. Oczywiście przypominam. Nasza polska grupa Sandbox prowadzona przez naszego admina Piotra. No i słuchajcie, mamy konkurs dla polskiej społeczności. Warto wziąć udział. Konkurs odbędzie się 23. Aby wziąć udział w konkursie, należy polubić filmik, zasubskrybować kanał i tam są wszystkie informacje. Wbijajcie na Sandbox Polska, wbijajcie słuchajcie na kanał Piotra, tutaj macie wszystkie informacje, także warto, warto, jeszcze raz warto. No i oczywiście, jeżeli interesujecie się gamingiem NFT, nasza strona internetowa i tutaj, Tutaj oczywiście macie link do naszej grupy KryptoEkipa NFT. No, i oczywiście tu spotyka się nasza cała społeczność. Przede wszystkim ludzie, którzy naprawdę grają, korzystają z gamingu opartego o blockchain. Także serdecznie, serdecznie zapraszam. Lecimy sobie dalej. Jesteśmy przy NFT. Oczywiście tą pierwszą dużą falę wzrostów, te szaleństwo, które ogarnęło cały rynek kryptowalut i nowy trend, który narodził się w roku 2020, jest już za nami. Natomiast dzisiaj do głosu dochodzą projekty, które mają rzeczywistą wartość, a więc projekty głównie z grupy play and earn, kiedy gracze mogą grać, zarabiać, poprzez nie tylko poprzez kupowanie gdzieś tam jakichś tam landów, ale również poprzez samogranie czy inwestowanie w sam token, a więc bardzo dużo możliwości. Na Kairos Ventures, słuchajcie, mega wykres, który pokazuje jak w ostatnim, słuchajcie, roku, od roku 20 zmieniał się ten rynek NFT. Tak jak pamiętacie na początku KryptoKites i Decentraland to były te projekty, które bardzo mocno wiodły gdzieś tam prym, oczywiście samogranie. Sandbox był w czołówce. Sorare tak jak widzicie było dość nisko. Akcji było jeszcze niżej. Natomiast słuchajcie, zobaczcie jak to się zmieniało. Jak rosło Sorare. Jak rósł, rósł sandbox. Jak rosło również Akcji Infinity. Myślę, że. Cały czas to będzie się rozwijało, cały czas będą powstawać również projekty, które będą gdzieś tam rywalizować tutaj w tej czołówce, i cały czas to jest dobry czas, żeby przynajmniej jeden, dwa czy trzy projekty, gdzieś tam NFT do swojego portfela wrzucić. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Tak jak widzicie, cały czas ten wykres leci. Ten filmik trwa minutę, ale myślę, że warto słuchajcie, go zobaczyć. Zobaczcie, jak mocno poszło Sorare, jak burza, praktycznie. Gdzieś tam y, wyjechało właśnie na początku roku 2021: sandbox również kolejne sprzedaże y, gdzieś tam ziemi, kolejne partnerstwa, kolejne metawersy również bardzo, bardzo mocno do przodu. W pewnym momencie widziby prze, nawet Akcji. No i oczywiście y, później Akcji Infinity. Szalony, 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 słuchajcie, ride: przegonienie wszystkiego i pozycja lidera. Myślę, że warto temu rynkowi się przyjmować. Myślę, że cały, przyglądać Myślę, że cały czas to jest dobry czas, żeby gdzieś tam znaleźć jakieś pozycje dla siebie. Czy to chcecie grać, czy chcecie kupować to spekulacyjnie? Oczywiście też na Kairosie macie y, top Play Bear Blockchain, a więc warto sobie sprawdzić. Tak naprawdę tych gier jest bardzo, bardzo dużo. Są różne gry, i strategie, i fantazji, i kosmiczne, a więc każdy może znaleźć coś dla siebie. Patrzcie oczywiście na ilość graczy, patrzcie na roadmap, na white paper. Patrzcie na grywalność, i myślę, że jesteście w stanie tutaj wybrać coś dla siebie. Ja, oczywiście, nie jestem graczem, patrzę na ten rynek spekulacyjnie. Nie jest wykluczone, że kiedyś nie zacznę grać. Natomiast, tak jak wiecie, y, gdzieś tam już na początku tej hosty wskazałem właśnie NFT jako jeden z trendów. Mówiłem, że właśnie gry, które będą miały grywalność, takie właśnie jak sandbox, będą robić bardzo dobre wyniki, i ciągle uważam, że jest to dobry czas. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście, jeden z projektów, który ja mam, a więc AMRKX, tutaj również jest ukończona gra, a więc bardzo to mnie cieszy. Natomiast premiera będzie, słuchajcie, wtedy, kiedy rynek gdzieś tam wróci, yy, powiedzmy, do tej fazy. Yy, zadowolenia, tak to słuchajcie nazwijmy. Natomiast ja stakeowałem swoje tokeny. Ten okres stakingu już się zakończył. Cały czas jestem w projekcie, bo o to również słuchajcie pytaliście, no i oczywiście jak tylko tutaj gdzieś tam pójdzie w górę i będą kolejne możliwości, to będę tutaj słuchajcie działał. Natomiast możecie sobie przejrzeć social media. Myślę, że gdzieś tam wiele osób ma ten projekt. Zobaczymy jak to wszystko będzie dalej się rozwijać. No ale play and earn Grywalność plus połączenie świata MFT i DeFi. To może być coś, co dla tego projektu da duży, duży sukces. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście bardzo dużo dzieje się w Chili's, no i dla mnie to jest absolutnie rewolucja, słuchajcie. Dopiero dzisiaj tak naprawdę widać, że kluby zaczynają same reklamować fantokeny i zaczynają dawać coś ekstra od siebie. Oczywiście Walencja zrobiła mega akcję. Mamy tutaj oczywiście reklamę tokenu na koszulkach, mamy mural, niesamowity mural, który gdzieś tam stanął w Walencji, właśnie za. Zawodnika w koszulce właśnie w Walencji Z napisem yy, Walencja Mamy ten niesamowity murał, Który pokazywałem wczoraj w twicie A więc naprawdę wszystko dobrze to wygląda Również ta rozmowa z Legią Pokazała mi, że kluby chcą się rozwijać Chcą się edukować i chcą nie tylko czekać Na to co zaprezentuje Chilis i Socjos Ale chcą robić również swoje akcje Lecimy sobie słuchajcie dalej Oczywiście, Cryptocom to jest coś, co w weekend było praktycznie w całym internecie. Sponsorowanie, tak jak wiecie, formuły 1. No i słuchajcie, ten niesamowity tier z logiem Cryptocom, ale tak naprawdę wszędzie, wszędzie reklamy na całych wyścigach, ścianki różne, naprawdę niesamowicie. Mam nadzieję, że widzicie również tutaj, w jaki sposób ja wybieram projekty z mojego portfela. Czy to Chillis, czy to Cryptocom, są to projekty, które mają realne produkty i realne, globalne, duże partnerstwa. Są to projekty, które naprawdę idą być może ciężką, być może nie zawsze prostą drogą, ale w mojej prywatnej opinii są to projekty, które mają wszystko, żeby odnieść duży sukces na rynku kryptowalut. Kiedyś parę osób zapytało mnie, czy ja jestem influencerem kryptowalutowym. Oczywiście, że nie jestem moje portfolio, to nie jest burdel, do którego każda kryptowaluta może wejść tylko dlatego, że ktoś tutaj za to zapłacił. Moje portfolio jest bardzo spójne, inwestuje tylko yy, i pokazuje tylko te projekty, w które sam inwestuję. Mam nadzieję, że to doceniacie. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, już jesteśmy yy, na końcu. Yy, Sport 1. Ostatnio też yy, o tym projekcie trochę zapomnieliśmy, natomiast wchodzi na yy, nową giełdę, na giełdę Bitmart i jest będzie możliwość. Stejkowania, a więc ja swoje tokeny również tam wrzucę. Póki mamy gdzieś tam y, BESSE na gemach, tak to nazwijmy, niech sobie to po prostu pracuje. Na dzisiaj to by było. Na tyle dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że było wartościowo. Mam nadzieję, że pokazałem Wam, dlaczego ja tak mocno wierzę w Ethereum, dlaczego uważam, że Ikirium to przyszłość, ale również kilka innych fajnych informacji. Poniedziałek, dzień wypłaty. Zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.